I kochani, jesteśmy z powrotem. Trzecia część drugiej konferencji, drugiej gali Heilig. Już 5 lutego widzimy się w potężnej krakowskiej Tauron Arenie, gdzie czeka nas bardzo, bardzo wiele emocji. Ale wiele emocji już za nami, wiele emocji przed nami jeszcze dzisiaj. I teraz chciałbym zrobić coś, czego absolutnie nie planowaliśmy, ale internet działa bardzo szybko, wy działacie bardzo szybko. Swoimi reakcjami, swoimi wiadomościami na czacie stworzyliście nowego bohatera dzisiejszego wieczoru, więc w tym momencie chciałbym go zaprosić na parę słów. Panie i panowie, wielkie brawa, ochroniarz Franz! A tu jeszcze jakiś krawat dla karwata został. Jak się czujesz tym, że właściwie no, w sekundę stałeś się, nazwijmy, prawie gwiazdą internetu? Powiem tak, nigdy nie znalazłem się w takiej sytuacji, ale dziękuję wszystkim oglądającym. Przybyłem tutaj gościom gali. Znalazłem się tutaj dzięki pracy w firmie Slide Protection. Pracuję tam już kilka lat. Także firma zatrudnia, powiedzmy, takich ochroniarzy jak ja, wyszkolonych, nie bojących się różnych rzeczy ciekawych. I to wszystko, no. Co ja mogę więcej powiedzieć? Dobra, powiedz mi tak pokrótce jeszcze, żeby ludziom bardziej przybliżyć twoją postać, żeby wiedzieli mniej więcej, czego się spodziewać. Ile masz lat, Franz, w ogóle? Ogólnie mam 40 lat, już wiekowy jestem. Troszkę trenowałem w dzieciństwie, trochę jiu-jitsu, trochę judo. Wiadomo, sporty siłowe, wyciskanie na klatkę. Kiedyś szkoła lotnicza, także moja, powiedzmy, przeszłość jest dosyć bardzo bogata. To jeszcze zanim cię pożegnamy i zanim, myślę, padnie jakaś propozycja w twoim kierunku od Heilig, chciałem zapytać o jakąś taką anegdotę najdziwniejszą, najciekawszą. Ta propozycja już padła. No to jeszcze lepiej. Franz, jesteś gotowy walczyć na następnej edycji? Tak, jak najbardziej. No to jestem pięknie! Gotowy. To Franz, ostatnią rzeczą, którą cię zapytam, jeszcze taka najdziwniejsza interwencja w twoim życiu. Chyba, że to ta tutaj przed chwilą. Można powiedzieć dokładnie, że tak. Moje interwencje polegają na całkiem innych rzeczach, ale mówię, na takiej gali znalazłem się pierwszy raz. Walka, jakiś oktagon czy mata nie jest mi obca, także znam takich ludzi, także doskonale się w tym pewnie odnajduję. Dobrze, to w takim razie ja jeszcze zapytam zgromadzoną tutaj publiczność, bo mieliśmy tutaj dwa starcia, tak naprawdę był Franz kontra Super Mario i był Franz kontra Denis Załęcki. Które z tych starć byłoby dla was ciekawsze potencjalnie? Kontra Super Mario? Niespecjalnie. Czy kontra Denis Załęcki? Maliku, lud przemówił. Zajebiście, cieszę się, że tego typu rzeczy w ogóle jakby dzieją się. I to też wszystkim wam, widzowie, powinno pokazać, że po prostu pod wpływem impulsu i powiedzmy, jak los czegoś chce, czy komuś jest coś pisane, to po prostu to się dzieje. Dziękuję bardzo. To w takim razie i wy podziękujcie Francowi. Wielkie brawa! Okej, okay, no to wracamy do naszych wielkich emocji związanych z trzecią częścią konferencji. I za chwileczkę przywitamy pierwszych bohaterów. I jeśli chodzi o pojedynek streamerów, to będzie naprawdę petarda. A więc, panie i panowie, przed wami Maciej Zony Zoniu! No, Zony chyba jak dotąd największa reakcja na wejście. Są tutaj fani Zonego? No to elegancko. Jak się czujesz z tym, że masz takie wsparcie? Kocham ich. Najlepsza widownia. No to pięknie, no to pięknie. Zobaczymy, czy będą też sympatycy twojego rywala. Przed wami Norbert Dis Gierczak! Yeah!
Jak wszyscy, to wszyscy. Damy ci czas dojść do mikrofonu, ale także słyszeliśmy, że reakcja bardzo entuzjastyczna. Widzimy, dzień dobry. Że ten pojedynek generuje naprawdę bardzo duże emocje i nie możemy się doczekać, kiedy Zony z Disem spotkają się w klatce. Jak nastrój? Miałem lepsze momenty w życiu, ale jest git. Jest okej. Okej. Trzymamy kciuki, że żeby cokolwiek źle się dzieje, żeby się polepszyło. Dzięki. Witam was również, dzięki za fajne przyjęcie. Witam, cześć. I lecimy z walką o pas niskorosłych. Przed wami Maciej Big Jack Jarema. Oj tak, na ten pojedynek czeka cały świat. No i na pewno sami zawodnicy czekają na niego bardzo długo. Ja nie mogę się doczekać, kiedy zobaczymy, jak mistrz po raz pierwszy założy ten piękny pas. Chcecie zobaczyć pas? Tak to wygląda. Można bić brawo. Malik, chyba byś go nie zapiął. Ale zobaczymy, bo któryś z tych dwóch panów będzie pierwszym mistrzem. Drugim pretendentem do pasa mistrzowskiego jest Mateusz Mini Mike Krzyżanowski! Rewelacyjnie dzisiaj odstrzelony. Prezentuje się naprawdę, jakby już tym mistrzem był. Ale zanim to nastąpi, czeka nas oczywiście walka w klatce, na którą wszyscy czekają. A skoro mowa o rzeczach, na które wszyscy czekali, Zony, pytanie do ciebie. Ponieważ po pierwszej konferencji pojawiło się sporo głosów, że widzowie spodziewali się po tobie dymów. A była lekka stypa. Co się stało, że nie zobaczyliśmy Zonego Zadymiarza i czy dzisiaj dasz z siebie więcej? To zależy od przeciwnika, czy mi coś nawrzuca i też od ciebie, jakie zadasz pytania. Dobrze, a ma być ostro? No nie wiem, ostatnio miało być, a było łagodnie. Dobrze. Pytanie w takim razie do ciebie. Dis, sporo osób zarzuca ci, że nie jesteś do końca szczery w tym, co robisz i próbujesz udawać kogoś, kim nie jesteś. Jak się do tego odniesiesz? Wiesz co, no to jest zarzut, który chodzi za mną już długie lata. Jak siedziałem sobie przy komputerku, grałem w LoL'a, wkurwiałem się, denerwowałem się na czat, na ludzi, to mówili mi, że jestem zły, bej, najgorszy. Jak zacząłem pracować nad swoją mentalnością, starałem się wprowadzać więcej radości do swojego życia i dawać więcej radości innych, żeby nie dostawać ogniem zwrotnym, czyli nie dostawać nienawiścią za nienawiść, zaczęto mi zarzucać, że jestem sztuczny. Więc na koniec dnia... Ja nie jestem zupa pomidorowa i nie każdy mnie musi lubić. No i życie jest, jakie jest. Toczy się dalej. Okej. W takim razie pytanie do Big Jacka. Big Jack, to jest takie bardzo trudne pytanie, ale pada bardzo często. Czy jesteś tylko kopią Mini Mike'a? Nie, bo jestem... A, na początek witam wszystkich. Nie, bo ja jestem Big, a on jest Mini. Okej. Nie mogę być kopią. No tak. Mini Mike, jak nastrój po rundkach? Myślisz, że wygrałeś z przeciwnikiem na słowa? Dzień dobry, witam wszystkich. Myślę, że wygram dopiero 5 lutego. Rundki to myślę, że... No, można tak powiedzieć, że wygrałem. Ale wszystko się okaże 5 lutego. Okej. Big Jack, myślisz, że przeciwnik wygrał rundki? Nie uważam tak. Ja też trochę się tam... Postresowałem, nie wiedziałem za bardzo, co mam mówić, ale no
Może górował w tych rundkach, tak mogę powiedzieć, ale tutaj jest też oktagon, no i co? I Michael będzie ubity. Okej, w porządku. A ja tylko wam przypomnę, moi drodzy, że trzecią część konferencji sponsoruje Keydrop i przypomnijmy przy okazji wszystkich sponsorów, czyli oficjalny bookmacher Fortuna, SSG, Genesis, HotPay, Kredens Smaku, a także patroni medialni Super Express oraz Radio SK. A jeśli chodzi o trzecią część, Keydrop, ogarniajcie. Zony, pytanie do ciebie. Minęło już trochę czasu, ale czy udało ci się odzyskać pieniądze z ostatniej dramy? Troszkę się to ciągnie, bo wiadomo, jak tutaj działa w Polsce ten system, który się tym zajmuje, ale ostatnio coś tam się ruszyło. Byłem składać tam te takie zeznania czy coś. No i mam nadzieję, że kaska wróci niedługo do mnie. A przytoczyłbyś pokrótce, o co chodziło, bo nie wszyscy muszą wiedzieć? No, zostałem okradziony na dosyć sporą sumkę. No i tyle. Okej. Nie ma co wracać do tego. Ktoś coś mówił? Zony Idol. Okej, no to wiemy, że wsparcie od ludzi jest. Diz, pytanie do ciebie. To jest bardzo trudne pytanie, ale myślę, że odpowiadając na nie w dobry sposób, możesz bardzo wielu osobom otworzyć oczy. Bo temat poruszany był nieraz i bardzo często w komentarzach, nawet nie, kiedy ty jesteś częścią jakiegoś programu, jakiegoś wydarzenia, jest pisane JD i ludzie bardzo często nawet nie wiedzą... Już było to ostatnio, mordo. Tak, tak, ale ludzie bardzo często nawet nie wiedzą, co piszą. Jaka jest historia powstania tego skrótu, od czego to się wszystko zaczęło i czy są perspektywy na to, żeby to zakończyć? Kurwa, sorry. Chciałbym nie dostawać tego samego zestawu pytań na każdym publicznym wydarzeniu i nie muszę pytać tych samych rzeczy. Ja cię przepraszam, Marku, ale już mi się nie chce. Jasne. Ja myślę, że to kończy historię, kiedy już cię nie chce o tym gadać. To już chyba jestem na tym etapie. Okej, to w porządku, to nie będziemy... Ale jak masz jakieś inne pytanie, może być nawet trudniejsze, dawaj, żeby nie było, że wiesz, że stypa. Wyciągaj tam z rękawa. Tak, tych pytań jest dużo. Jasne, też, dawaj, też bardzo, też bardzo dużo pytań jakby sam nawet podrzucasz, bo mówiłeś o tym, że w przeszłości byłeś twórcą, którego można było uznać za kontrowersyjnego. Co się stało, że tak bardzo się zmieniłeś? Wiesz co, za każdym razem jak się zbiera po skórze, to troszeczkę daje do myślenia. Nie wiem, czy mogłem być uznawanym twórcą za kontrowersyjnego, na pewno miałem pewien konflikt wizerunkowy, bo z jednej strony swoją karierę zaczynałem jako profesjonalny komentator sportowy, a z drugiej strony potem siedziałem w domu, grałem w LOLa i wkurwiałem się na gierkę, więc z jednej strony masz kolesia, który siedzi pod koszulą, komentuje grę i reprezentuje oficjalną organizację, a z drugiej strony potem wraca na chatę, no i wiesz, wykłada nogi na stół i czuje się jak w barze. No dla mnie to w tamtym momencie było naturalne i dla mnie to nie było nic złego. Uczucia publiki były mieszane, no i gdzieś tam to mogło budzić jakieś kontrowersje. Jasne. No ale na koniec dnia ja czuję, że no wiesz, no jestem normalnym typem, wtedy też byłem, no ale no może wtedy nie najlepiej rozgrywałem swoje karty. Dobre wieści są takie, że w internecie dzieje się tak dużo, że zawsze pojawi się kolejna drama i ludzie o tym wszystkim pozapominają. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że te dramy, za które gdzieś tam się za mną ciągnie smród, są tak blade i nijakie w porównaniu do tych, które są teraz, nie? I które zapomina się ludziom po tygodniu, że to jest dla mnie śmieszne, że w tym momencie w ogóle o tym rozmawiamy. Nie tolerancja wiem, to już bym wolał Słucham? Tolerancja wzrasta po prostu. No tak, to czemu kurwa nie względem mnie? No Malik, co do chuja? Ile to jeszcze musi potrwać? Ja to już nie jakby, nie, ale tak szczerze, gadamy o tym, W sensie nie czuję w ogóle jakiegokolwiek w twoją stronę. Dasz, ja też miałem to powiedzieć, nie? Że w obecnych czasach jest git. Tylko właśnie jak są jakieś wywiady, czy jak się pokazuje w jakimś miejscu, gdzie mnie dawno nie było, to ludzie ciągle pytają mnie o to samo. A wydaje mi się, że mam trochę więcej fajnych rzeczy i fajnych tematów do zaoferowania. Robię sobie fajne, luźniutkie formaty na YouTube'a. Przyszedłem sobie strasznie dużą metamorfozę. Ostatnio widziałem ten, jak rano wstawałem u siebie i moje dziecko właśnie. I tak patrzyłem, ty tam jesteś. Tam jakieś takie robisz rzeczy, że pokazujesz, jak coś się buduje, czy coś takiego? To znaczy tak, ja mam kilka formatów wiodących. Traktuję... Ale coś takiego, wiesz, w sensie manualno-zręcznościowego. Tak, coś. No mam takie formaty DIY, tak. Czyli, że wiesz, że siedzisz, trzaskasz sobie lifehaczki, albo robisz sobie jakieś maszynki z kartonu, albo to wyjdzie, albo nie. No... Zabroniłem mojemu synowi to oglądać. No dobra, no okej. Okay. Od razu poszedł blok z telewizora, tak samo jak na kanał ekipy też. A co pozwalasz oglądać? W sensie, jeżeli mogę zapytać, nie, to w jakim kierunku starasz się kształtować? Żartuję sobie. Wiadomo, bratana. Ale nie, tak, nie, myślałem, że mówisz serio, nie? Wiesz co, bardziej bym chciał, żeby mój syn na pewno jakby w realnym świecie odnajdywał swoje pasje, a nie oglądając takich twórców jak ty mniej więcej. No bo okay, no w tym wieku, no myślę, że wiesz o co chodzi. Jakby dziecko jest jeszcze w takiej fazie, że jakby dużo może właściwie
dużo od tego momentu zależy, kim w przyszłości ewentualnie może być, jakieś predyspozycje sportowe, bo syn ma 7 lat w tej chwili. Aha, no to wiesz, no jesteś rodzicem, ty jesteś za niego odpowiedzialny i fajne jest to, że nie jesteś tym typem rodzica, który rzuca mu tableta i mówi, masz Brajanku, a za 2 lata pyta Brajanku, dlaczego ty jesteś taki. Mówię, jak przykładowe imię, bo nie wiem, jak twój syn ma na imię, przepraszam. Więc to spoko, to jest fajne rodzicielstwo według mnie, ale według mnie też zabranianie oglądania dzieciakowi YouTube'a może prowadzić do zupełnie odwrotnych rzeczy. On i tak będzie miał kompa w szkole, on i tak będzie miał komórkę swoją, nie kolegi. Nie wiem, ale wiesz, to niech inne dzieci cię oglądają. Słucham? Niech inne dzieci cię oglądają, po prostu. Po prostu... Nie dosłyszałem. Mówię, że niech inne dzieci cię po prostu oglądają. A, ale nie, okej, no spoko, no stary, jakby ja z tym nie dyskutuję. Ja tak jak mówię, po prostu jakby jestem bardziej zwolennikiem tego, żeby młodzież jakby, wiesz, widziała piękno w świecie, w który nas właściwie otacza, a nie przed ekranem, co nie? Jestem jakby bardziej zwolennikiem tego rzeczy. Jak ja byłem w wieku obecnej młodzieży, no to wszystko właściwie się działo jeszcze na zewnątrz, nazwijmy, co nie? Ale ty zdajesz sobie sprawę, że teraz ta sama młodzież nas też ogląda przed ekranem? Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, aczkolwiek mówię, no ja tą młodzież też zachęcam przede wszystkim do tego, żeby aktywnie spędzali swój czas i nie pochłaniali się tym wszystkim, co widzą przed ekranem telewizji czy internetu. No na to na pewno można bardzo dobrze wpłynąć samemu, tworząc taki content, który może ich w jakiś sposób rozwijać, czyli jeśli już nie, ten czas ja właśnie spędzają... mówię, ostatnio byłem właśnie zdziwiony, bo nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że ty posiadasz takie kontenty manualne, jakkolwiek to zwał, i na pewno to jest ciekawsze niż oglądanie challenge'y. 1-0 Mike, sorry. No mini Mike się nie śmieje. Ale nie, no wiesz, kontent się... kontentem... No wracając do tematu, no fanem mój młody jest mini Majka akurat i... 1-1. Też mnie to... Ale to spojrzenie mini Majka takie i co? Dobrze, mini Majk, to w takim razie pytanie do ciebie. Czy wzorem tego, co mówiłeś w rundkach, dodatkowy fotelik w aucie zamontowany i czy bierzesz swojego rywala w sobotę na przejażdżkę w jedną stronę? Jak najbardziej tak. Ja nie jechałem z tobą mini Majki jeszcze autem nigdy, kurde. W sensie, jestem ciekawy. Zapraszam. Pawłowski jechał. Tak? Oj tak, sztos. I co? No sztos, no po prostu ten to się wozi tak. Kręciliście pączki? Ja nie uwierzyłem, po pierwsze tak, a po drugie ja jestem zaszokowany, jak się dowiedziałem, jak krótko on ma prawko. Ja byłem przekonany, że on już ma prawko od paru lat, a jak mi powiedział, to zwariowałem. Tak dobrze jeździ. Wzrok masz, nie? 2 miesiące. 2 miesiące? A jeździ jak szalony. Mini Mike, jedziemy na Mazowiecką po konferencji. Benzlu, beta, Mazowiecką, WWA. W Krakowie cię przywiozę. Dobra, chętnie. No właśnie. Mini Mike, Kraków, twoje miasto. Na ile to wpływa na ciebie? Na ile jest to coś, co daje ci dodatkową siłę, dodatkową motywację? 80%. Wcześniej o tym wspominał, na ostatniej konferencji. Też ten taki wątek, który właśnie wspominam, że to, że Kraków też było jakby jednym z czynników, który spowodował, że mini Mike tak chętnie wystąpi na tej gali. No walka w domu to coś pięknego. Walka o siebie. Okej. Okay. No i plus pas, wiadomo. I pas, i przeciwnik, i perspektywy, wszystko. Big Jack. Wiecie co, tak patrzę na ten pas i tak myślę, kurde, że to złoto, spoko wszystkim, ale myślę, że na trójce fajnie by było go jakimiś kamieniami wysadzić. Co myślicie? Jestem za. Świetny pomysł. No, tak kurde, bardziej wiesz, o co chodzi. To złoto już takie niby spoko, ale by tu coś pał dosadzić jeszcze. Do Iceboxa może wyślemy do Stanów. Okej, okay, to jakby Malik będzie się bawił w tutaj upgrade'owanie pasa. A my lecimy z kolejnym pytaniem. Big Jack, twój rywal zarzucał ci na rundkach, że kiedy on ciężko trenuje, ty się bawisz i pijesz. Jak to wygląda na tym etapie? Czy czujesz, że dobrze przepracowałeś okres przygotowawczy do walki? W sensie, no ja to mówiłem, że sobie popijam, ale to nie znaczy, że nie trenuję ciężko, bo zapierdalam. No i co, uważam, że bardzo dobrze przepracowałem swój okres przygotowawczy. Tak naprawdę mógłbym mu już na przykład dzisiaj dojebać, ale wytrzymam do soboty. Okej, okay, a na czym ostatnie swoje treningi skupiałeś, jeśli mogę zapytać najbardziej? Bo to teraz właściwie no te ostatnie najbardziej intensywne treningi miały miejsce. Na łokciach. Dźwigał po 100 gram. Oni w formule swojej mogą łokcie normalnie ten, czy nie? No, jeśli dobrze kojarzę, to tak, łokcie jak najbardziej. U was łokcie już są wcześniej dostaliśmy, że warunkiem naszej walki mają być łokcie. Kolana też? No, jak najbardziej. Ale kozak. Jak się bijemy, o pas, to fajnie by było zawodowo się bić. Ja jestem łokcie, za. To czekam na łokcie i kolana w takim razie.
Okej, to w takim razie lecimy z kolejnym pytaniem dla Zonego. Zony, twój przeciwnik jest bardzo inteligentnym gościem. Czy nie boisz się, że może mieć przygotowaną strategię, która zneutralizuje twoją potencjalną przewagę fizyczną? Zony, wygląda na to, że zmieniliście przeciwnika. A co powiedziałem? Mówisz o jakimś inteligentnym gościu. Okej, sorry, nie złapałem. Myślę, chyba się przejęzyczyłem. Przewagę fizyczną? Tak, bo wiele osób mówi, że jednak ty ze względu na to twoje doświadczenie w pływaniu możesz po prostu być lepiej przygotowany do tego fizycznie, kondycyjnie, ale że on jako inteligentny gość może cię rozegrać strategicznie. Nie, no gdzie? Jestem zajebiście przygotowany wydolnościowo, siłowo. No po prostu jestem pewny wszystkich swoich umiejętności. Na pewno może mnie czymś zaskoczy, ale no twarda bania, no trzeba mieć charakter i jak dostanę strzała, to po prostu pójść za ciosem, a nie gdzieś odpuścić. I myślę, że tutaj też będę miał przewagę, że mam taki sportowy charakter i no na pewno nie ubije mnie tak łatwo. Okej. To jest pytanie, które aż mi troszkę wstyd zadać, ale jako, że było to tak często, była to prośba tak często wrzucana, a już mieliśmy dzisiaj i freestyle, i propozycje salt i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to powiem. Czy mógłbyś specjalnie dla fanów High League na żywo przytoczyć legendarne kolana na ryj? Też to już było Pawłowskie. Nie, no, plus no było, jeden. Było, może odkleimy te stare memy. Odkleiłeś się troszeczkę. Teraz to ty zanudzasz. Zawsze mówią, że ja zanudzam Pawłowskie, czy ty moją rolę przyjąłeś. To już, no, co mogę powiedzieć, no? To już nikogo nie śmieszy, przynajmniej mnie, przez tyle tak? lat, jak się tak ciągnie za mną, no. Okej, okay, czyli po prostu, dobra, to w takim razie ja zupełnie zmienię pytanie, czy w takim razie ta walka... Jeśli tam trochę przyciśnij po włosku. Spokojnie, czy ta walka w takim razie jest dla was też takim troszkę zerwaniem z waszym starym imidżem, bo to się za wami w jakiś tam sposób ciągnie, a wy już jakby co, wyrośliście z tego wszystkiego, tak? Jak to wygląda z twojej perspektywy? No z filmikiem, który się 8 lat za mną ciągnie, no to już troszeczkę mi się przejadł, ale dalej lubię to, co robię, streamowanie i całą tą otoczkę, także to jest okej. Okay. Ale tak trochę jest, nie? Że jakby pokazujemy się po raz kolejny szerokiej publice, dużo tych ludzi może nas nie znać albo mogło nas nie widzieć dużo lat. Więc to jest taki fajny refresh wizerunku, żeby pokazać, ej no dobra, nie jestem tym typem, którego znasz sprzed 8 lat z kolan na ryj czy z dwuliterowego memu. Jest trochę się zmieniło, siema, jestem tu znowu. I to też na przykład był dla mnie ważny czynnik, żeby wziąć walkę, żeby trochę odświeżyć i pokazać ludziom, no że jest troszeczkę inaczej. Dobra, to Joddę może odpuścimy, ale kolana... Tak serio? Możemy trochę... Ale to kolana to w klatce pokażemy, a tutaj to co to za kolana? No właśnie to chciałem, ja chciałem zaproponować i powiedzieć, bo już mnie tutaj wyciśniecie i tak dalej, a ja po prostu czynię wolę ludu. Te pytania ciągle się pojawiają, dlatego się pojawiają. Ja obiecuję, że już nigdy nie zapytam ani o skrót, ani o kolana, to jest obietnica od dziś na zawsze. Arek, ty się nie pytaj, tylko ludzi w jakim garniturze masz przyjść na następną konferencję, bo będziesz miał strasznie przejebane. Pewnie powiedzą, że czarny na pogrzeb Don Casio, nieważne. No. Jak znam życie, to się za mną ciągnie. Ile lat można? Ile lat ile można? Panowie, ile lat można? No, tak czy siak. Lecimy z kolejnym pytankiem w takim razie do Disa. Dis, podchodzisz do tej walki mocno jak do wyzwania sportowego. Czy jednak bardziej jest to kwestia udowodnienia czegoś światu? To znaczy tak. Ja jestem bardzo zadaniowy, więc jeżeli sobie wyznaczam jakiś cel, to patrzę na zadania, które muszę wykonać, żeby do tego celu mogło dojść. Czyli jeżeli rozkręcam karierę na YouTubie, zastanawiam się, czego potrzebuję i jak mogę rozkręcić karierę na YouTubie. Zrobiłem to, rozkręciłem karierę na YouTubie, od 200 czy tam 300 koła subów wbiłem bańkę w jakiś rok. Jeżeli zabieram się do walki i chcę walczyć przed dużą publicznością i chcę no, po prostu wystąpić, no to staram się do tego też podejść zadaniowo. Szukam dobrego trenera, dobrego klubu. Pozdrawiam Sebastian, mój trener ze swoją drogą przyjechał razem ze mną, co też jest mega miłym gestem. I pozdrawiam cały klub w tym miejscu. Szukam różnego rodzaju pomocy, fizjoterapeutów, psychologów sportowych. Ja jestem zwolennikiem korzystania z tego typu usług i uważam, że wyjście do walki i nieprzygotowanie się do niej to jest gorsze niż przegranie walki. W sensie, naprawdę, to jest brak szacunku dla siebie, bo na koniec dnia to moja morda może na tym ucierpieć, dla widza, który płaci za oglądanie tego, więc uznałem, że jeżeli mam wyjść do walki, to wyjdę do niej przygotowany na 100%. Odsunąłem swojego YouTube'a na bok na ostatnie 5 miesięcy. Miałem naprawdę przejebany okres przygotowawczy, bo miałem 9 okien treningowych w tygodniu, czyli praktycznie 2 treningi dziennie poza piątkami. Niektóre okna to były podwójne treningi, co daje nam kilkanaście godzin w tygodniu na macie. Wyobraź sobie, że po takich treningach
Zresztą pomiędzy treningami tak jakby też pracowałem nad YouTube'em, bo mieliśmy pracę kreatywną z moim zespołem, gdzie musieliśmy wymyślić odcinki, znaleźć gadżety, przedmioty do tych odcinków, pozamawiać je, powymyślać tytuły, powymyślać miniatury, więc jakby ten czas między treningiem też w całości był zaplanowany, między rannym a wieczornym. W soboty nagrywałem w studio kilkanaście godzin po to, żeby nadrobić nagrania, które normalnie robiłem w dwa dni, w jeden dzień. I w niedzielę, jeżeli nie miałem jakichś świadczeń dla partnerów do dopełnienia, to w niedzielę może miałem dzień wolny. I tak wyglądało moje ostatnie 5 miesięcy. To był mega trudny okres przygotowawczy, w trakcie którego wykonywałem również swoją pracę. I musiałem ją bardzo skondensować, żeby ona w ogóle mogła się dziać, żeby prowadzić treningi i YouTube'a jednocześnie. To było bardzo trudne. Uważam, że zrobiłem mega dużo roboty. I z tej roboty jestem zadowolony. To, co się wydarzy w oktagonie, to się wydarzy w oktagonie. Mam nadzieję, że moja praca przełoży się na wynik, a jeżeli nie, to przynajmniej będę wiedział, że naprawdę ciężko zapierdalałem. Ja zakodowałem jedno. Ciężko pracujesz. Tak. Tak. No to jest bardzo cenne, bo przynajmniej zawsze będziesz mógł spojrzeć w lustro i powiedzieć, że ty swoją robotę zrobiłeś, a po prostu w danym momencie, jak wygrałeś, no to wykonałeś tę pracę lepiej i jeśli on wygrał, to po prostu był lepszy i tyle. Dokładnie. Też nie chcę lekceważyć tutaj dorobku sportowego Maćka, bo jeżeli ktoś pływa 13 lat, to też wykonał masę pracy. I to może mu zaowocować w walce. Jak będzie? Czy moja praca z ostatnich miesięcy będzie większą, czy nie? Zobaczymy. No właśnie, chciałem zapytać, bo twój przeciwnik trenuje dłużej od ciebie. I czy przez ten krótszy czas, bo przypomnij mi, ile trenujesz? 3 miesiące. 3 miesiące. On trenuje 4. Od 5 miesięcy. Aha, no to tylko odrobinkę dłużej. Ja od końcówki sierpnia z obozem przygotowawczym. Nie no, chłop trenuje dużo dłużej chyba. Casualowo, znaczy ja to o tym mówiłem w wywiadach i w filmie. Casualowo MMA trenuje ponad rok, na zasadzie tarcz 2 razy w tygodniu i tak dalej. No ale to tak czy siak jest trening, nie? Tak, oczywiście. No właśnie. Oczywiście, tak. No jakby, no ja się z tym nie kryję, tej sekretów nie ma. Czyli tak naprawdę na ile trenujesz procent? Przez 5 miesięcy? Przez 5 miesięcy robię pełen okres przygotowawczy. Okej. Okay. Wcześniej trenowałem casualowo ponad rok. No to dobrze, że mówisz. Znaczy, okej. Okay. Nie, bo myślałem, że dłużej trenuję tak na poważnie, a jak tak 5 miesięcy, to może się zdziwić. Okej, okay, czyli czujesz, że przez te twoje 4 miesiące mogłeś przepracować tyle, że będziesz w stanie te jego 5 miesięcy treningów pokonać? No jak usłyszałem, że tylko podpisuję kontrakt i będzie ta walka, no to podszedłem do tego tak jak do pływania 100% od razu, od już i naprawdę się przykładałem do tych treningów, zrobiłem ogrom pracy. Wiadomo, że bazujemy na jakichś tam podstawach, ale do pierwszej walki na debiutanta to na pewno wystarczy. Ile schudłeś? Bo też pytałem cię o to ostatnim razem, zobaczymy ile ostatecznie, jakby ile na tym etapie jesteś? Do walki chyba z 10 kilo. Z 10 kilo i tutaj? Ja będę wypuszczał przed walką film, w którym opowiadam historię mojej wagi, bo ta historia jest bardzo zawiła. Gdybym miał ci powiedzieć moją wagę od najwyższego punktu do najniższego, to jest to zejście wagi od 114 kilo, bo to był mój punkt szczytowy, może 115, nie chcę cię skłamać, do 77,2, to jest mój punkt najniższy. No to robiąc szybką matematykę, 37 to jest od największej wagi do najmniejszej. Natomiast przez ostatnie 1,5 roku schudłem około 20 kilogramów. Okej. Okay. Czy wydaje ci się, że przy takiej dużej utracie wagi, chociaż niedobrze, dobrze to się rozkładało. To nie jest tak, że to jest szybka utrata pod walkę i możesz później być, znaczy że to jest takie niezdrowe. Ja jestem w nadwyżce kalorycznej od kilku miesięcy. Nie, czekaj, od dwóch chyba miesięcy, bo jak ważyłem 77, no mamy limit do 82, nie? Więc wiedziałem, że muszę przytyć. No więc ja sobie teraz dość dobrze jem od jakichś 2 miechów, więc no z siłą jest zajebiście. Okej, okay, no to wszyscy to czekają na to. To jest przyrost siły przy jakby... Tak, no to jest prosta matematyka. Jeżeli więcej kalorii, dokładasz węgli, to czujesz więcej siły. Jesteś bardziej nabity, twoje mięśnie są wysycone glikogenem, silniejsze, bardziej elastyczne, mogą dłużej i ciężej pracować. Profesor Dis, jego wykłady. Odlot, no. Nie, to są rzeczy, które ja podłapałem na macie, od dietetyka, od ludzi, wokół których się kręcę. Ja lubię taką wiedzę, ogólnie strasznie się wkręciłem w temat, żeby też ktoś tutaj nie mylił mnie z jakimś dietetykiem czy trenerem, bo jestem amatorem. Ja mówię, jak mówię o takich rzeczach, to mówię z perspektywy swoich doświadczeń. Dlatego właśnie było to pytanie o tę taktykę, strategię, bo wydaje mi się, że to jest coś, gdzie możesz poczuć się dosyć mocno, że ty będziesz, nie wiemy, co będzie pokazywał w klatce zony, ale myślę, że po prostu ty będziesz miał to dobrze obcykane i będziesz miał parę różnych scenariuszy. Właśnie ze względu na to, że bardzo analitycznie podchodzisz do tematu. Wiesz co? Tutaj, znaczy tak, ja scenariuszy w głowie zawsze mam milion, ale jeżeli chodzi o taktykę czy o moje przygotowanie, no to jest profesjonalne i w pełni odpowiada za nie mój trener prowadzący.
Sebastian Kotwica. Uważam, że plan na walkę mamy bardzo dobry. Mamy przekminione, no chyba wszystkie możliwe scenariusze. Mamy je przećwiczone dobrze. Oczywiście ja jestem też takim człowiekiem, który zawsze twierdzi, że coś może być zrobione lepiej. I zawsze mówiłbym sobie, a jakbym sobie jeszcze miesiąc potrenował, to bym sobie przepracował jeszcze to, to i to. Ale uważam ogólnie, że przygotowanie jest spoko, plan jest zajebisty. No i tyle, no plan jest, jak na każdą walkę. Wyjść na walkę bez planu, to nie wiem, głupota według mnie. Na pewno Maciek też ma jakiś swój plan. Każdy powinien mieć plan, wychodząc do walki. Mini Mike, pytanie do ciebie. Jak twoja dziewczyna Paulina zapatruje się na walki? Wspiera cię, napędza do działania? Czy raczej się o ciebie boi i wolałaby, żebyś tego nie robił? Ona się raczej o mnie nie boi, wspiera mnie. Przed przygotowaniami jeszcze chodziła ze mną na treningi, więc coś tam też ma coś w tym wspólnego, ale ogólnie jest zadowolona. Podchwytuje to? Myślisz, że ona także ma zacięcie do walki? Może kiedyś ją zobaczymy? Jak będzie częściej chodziła na treningi, to może kiedyś ją wypuszczę do oktagonu. Okay. Ale musi chodzić na treningi, nie ma także. A w jakiej płaszczyźnie na razie widzisz potencjał z tego, co mówisz, z tych małych tam zbitek treningowych? No, gdzie sobie radzi? No w MMA by sobie poradziła, spokojnie. Okej, ale no właśnie szeroko, ale bardziej stójka? Bardziej myślę, że stójka na razie. Okej. Okay. No dobrze, to czekamy w takim razie. Malik, musisz się zainteresować, być może kolejna potencjalna zawodniczka. No, to dosyć ciekawie brzmi w sumie. No. Big Jack, pytanie do ciebie. Twój przeciwnik zarzucał ci podczas rundek, że boisz się prawdy. Jaką prawdę objawioną chciałbyś przekazać Mike'owi na kilka dni przed walką? Prawda będzie taka, że jestem twoim ostatnim przeciwnikiem. Pierwszym i ostatnim, nie dojdziesz do tych zagranicznych. No, co ja mogę tu powiedzieć? Prawda objawi się na pewno w sobotę. Zobaczysz, że z tym zadartym nosem i z tym, że uważasz, że masz większą siłę i tak dalej, no nie pomoże ci to. No tyle mogę ci powiedzieć. Mam nadzieję, że dotrzymasz obietnicy. Dotrzymam obietnicy. Uwierz, że kurwa, mam ochotę tak ci najebać, że nawet sobie tego nie wyobrażasz. Nie? Dobrze. Będziesz miał okazję w sobotę. Ale to było tak, wiesz, w sensie tak. Zaskakujące, tak jakby to... znikąd, nie? No, ale co ty na to w ogóle, Mini Mike? Co ja na to? Nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz. Pampersa założ i... Czemu mam pampersa założyć? Żeby się nie zesrał. Mogę ci na łeb, kurwa, nasrać. No. I tyle potrafisz. Wysoki Karle, chcesz? No. Chcesz tego? No. Znowu użyłeś tego słowa. Wymyśleć młodziejszego. Co? Jakiego słowa? No tego, którego już mówiłeś. Kurwa, bo mi tak jest wygodniej, to sobie będę tak mówił. Okej. Okay. No panowie... Już skończyłeś? Oj, Maj. Już? Nad czym myślisz, Big Jack? Nie wiem, nad czym myślę. Mam mętlik w głowie. Okej, dobrze. No to ja myślę, że to jest bardzo dobry czas, żeby ten mętlik zaspokoić i też dać jakby wam coś ciekawego. Zrobimy face to face i zrobimy tutaj face to face obu par, więc najpierw zapraszam Zony oraz Diz. Zapraszam panowie. Tutaj widzimy panowie spokojni. Widzę obsrane badeje. Słucham? Obsrane badeje widzę. Niezła próba. Rozjebie ci ryj, ale w sobotę. Powodzenia, trzymam Maciek kciuki, baw się dobrze, mam nadzieję, że damy dobre show. No, tutaj panowie odpalili się na sam koniec. Zony kontra Diz, potężna walka streamerów, już 5 lutego, Tauron Arena. Kupujcie pay-per-view, wspierajcie Diza, wspierajcie Zonego. Zróbcie hałas, mordy. Wielkie brawa! Oh.
niech do face to face'a przygotują się tutaj panowie Mini Mike i Big Jack, ale Zony, zanim odejdziesz, jedno pytanie do ciebie, chodź. Podejdź do mnie nawet, jeśli chcesz, bo zaskoczyłeś, raczej było spokojnie. Skąd na koniec taka agresja? Czy to narodziło się w tobie w tym momencie, czy chciałeś w jakiś sposób wpłynąć na przeciwnika? Mnie już nosi od 2 tygodni, jeśli mam być szczery, to widać na streamach, że tam gdzieś jestem nadpobudliwy. Podoba ci się, czy nie? Zmniejszyła się ta intensywność treningowa, odpocząłem trochę, no i już ja mógłbym się dzisiaj bez rękawic tutaj napierdalać. Denis, gdzie jesteś, kiedy jesteś potrzebny? Może nie z Denisem. Dobrze, to w takim razie ostatnie pytanie, Zony. Czy możemy się spodziewać, że jeszcze przed walką, bo jeszcze będzie trening medialny, ważenie, możemy się spodziewać więcej takiego agresywnego Zonego? Zobaczymy. Dobrze, wielkie brawa, Maciej Zony Zoniuk! I zapraszamy Mini Mike, Big Jack do Face to Face'a. Zapraszam panowie. Malik. To był twój błąd, kurwa, największy błąd. Wiesz, jaką masz presję na sobie, kurwa. Wiesz o tym? Zdajesz sobie sprawę z tego, kurwa? Łokciami zmasakruje ci pysk bardziej niż po walce z Kruszwilem. Czaisz, kurwa? Pokaż siłę, Majka, kurwa. I panowie... Agłem, czaisz? Rzucę tobą, kurwa. Nie wiesz, na co się piszesz, naprawdę. I panowie, pozycja bokserska do publiczności. Mini Mike kontra Big Jack! Pas niskorosłych! Tauron Arena! 5 lutego! Hajnik 2! A my dziękujemy wam za trzecią część i już za chwileczkę widzimy się na ostatniej części. Będzie gorąco! Arkadiusz, pan Pawłowski, Hajnik 2, lecimy!